Zawsze trzeba widzieć szerszy obraz. Szerszy obraz naszej cywilizacji, naszej zachodniej cywilizacji, która dała nam wolność, możliwości, dobrobyt, rozumiane nie jako osiągnięcia statystyczne, lecz jako realizacja potencjału człowieka, danych mu przez Boga talentów. To właśnie przynosi kreatywność, innowacyjność, nowe technologie, które skutkują polepszeniem standardu życia. Ale co właściwie jest sercem tej cywilizacji? To rozpoznanie, że istnieje dany od Boga porządek świata. I właśnie o to toczy się tak naprawdę wojna. Wojna pomiędzy tymi, którzy wierzą, że istnieje transcendentny, obiektywny, uniwersalny porządek moralny, i tymi, którzy w to nie wierzą i którzy sami chcieliby być bogami. Niektórzy myśleli, że komunizm to będzie raj na ziemi. Ale nie skończyło się to zbyt dobrze. Mimo to udało im się przetrwać całe dziesięciolecia, zanim większość ludzi zdała sobie sprawę z ich złych zamiarów. Na początku XX wieku plany rewolucji marksistowskiej mogą zdawać się oderwane od rzeczywistości, zwłaszcza w carskiej Rosji, która szybko wyrasta na jedną z czołowych potęg gospodarczych świata. Ze wszystkiego najmniej prawdopodobne jest przechwycenie władzy przez ekstremistów Lenina, którzy wprawdzie nazywają swoją frakcję bolszewicką, to jest większościową, ale w istocie wśród komunistów na emigracji stanowią siłę marginalną. Poza nimi mało kto traktuje tak dosłownie kolportowany szeroko program walki klasowej. Po pierwsze, nigdy nie byłoby Związku Sowieckiego, gdyby nie było I wojny światowej. Nie byłoby tematu. Otóż I wojna światowa absolutnie zniszczyła cały porządek na świecie. Ludzie utracili wszelką wiarę w wartości narodowe, w religię, w kościół, w rządy, ponieważ właśnie one doprowadziły do rzezi, strasznej, bezsensownej rzezi. I dlatego wszelkie alternatywne idee mogły się wydawać interesujące. Wielu pomyślało, że być może kapitalizm zawiódł. Byli skłonni patrzeć na socjalizm lub komunizm jako rozwiązanie dla gospodarki światowej. I oto marksizm, który w normalnej sytuacji nie znajdzie wielu wyznawców. A wtedy w tych nienormalnych warunkach on pasował, dlatego że on dawał jakiekolwiek wyjaśnienie przyczyn wojny. Nikt nie mógł odpowiedzieć, dlaczego do niej doszło, a marksiści dawali objaśnienie. Idiotyczne, ale jakieś objaśnienie. I co z tym zrobić, też podawali. Prasa komunistyczna głosi: mordercza wojna wywołana przez rządy burżuazyjne Europy w interesach klik kapitalistycznych różnych krajów i narodów rozpętała siły rewolucyjne, które ją zamienić muszą w wojnę przeciw całemu światu ciemiężców i wyzyskiwaczy. Jak wielka księżna w Petersburgu została obudzona hałasami na ulicy, wysłała pokojówkę i powiada jej: idź no gołąbeczko, zobacz co to za hałasy są.
pokojówka wraca, mówi, proszę księżnej pani, wybuchła rewolucja. No dobrze, ale czego chcą ci rewolucjoniści? Chcą, żeby nie było bogatych. Można potraktować tę ideologię jako wielką próbę dezintegracji społeczeństwa. Hasło walki klas temu służyło. Naturalną rzeczą jest, że ukształtowało się w toku rozwoju ludzkości społeczeństwo. Społeczeństwo, które różnicowało się w zależności od funkcji wykonywanych przez poszczególne warstwy. Ale równocześnie istniało to spoiwo, bo różne warstwy świadczyły sobie nawzajem różnego rodzaju usługi. Natomiast w miejsce tych więzi społecznych marksiści wprowadzili hasło walki klas. W momencie, kiedy sytuacja na froncie podczas I wojny światowej stała się dla Rosjan bardzo niekorzystna, nie widziano innego wyjścia niż odsunięcie cara, który był bardzo mało zainteresowany rządzeniem i to był jego wielki błąd. Takim typem człowieka był. Kilkakrotnie był namawiany do ustąpienia z tronu, wreszcie zgodził się w lutym odejść. Wywierała na niego nacisk i generalicja rosyjska, wojsko i politycy z Dumy. Między innymi Kieryński, Lwow, kręgi ludzi związanych z socjaldemokracją, kręgi ludzi, którzy w gruncie rzeczy nie życzyli Rosji źle. Cykl od Lenina do Putina, no więc pierwsze części opowiadały właśnie o Rosji sowieckiej, czasów tych zbrodniarzy, założycieli tego państwa. Część trzecia to jest epoka chruszczowszczyzny, breżniewowszczyzny, lata 50. do 70. Transformacja moja to jest produkcja całkowicie prywatna. No i muszą się zamortyzować jakoś te pierwsze części, żebyśmy mogli zmontować skutecznie te następne, te dwie godziny jeszcze całe filmu, które są potrzebne, żeby nam się opowieść od Lenina do Putina udało doprowadzić. Drodzy Państwo, jeśli podoba się Wam film Transformacja od Lenina do Putina i chcielibyście obejrzeć kolejne części, prosimy o wsparcie. Więcej informacji na stronie www.aha.pl. Na takiej stronie będzie można oglądać ten film, tak jak i inne filmy tegoż producenta, Roberta Kaczmarka, film Open Group. Jest taki historyk z rosyjskiej emigracji, Katkow. Daleki potomek tego Katkowa, który był krytykiem w czasach Puszkina. Otóż właśnie Katkow napisał książkę Rewolucja Lutowa, nawiasem mówiąc wydaną przez Fundację Aleksandra Sołżenicyna. I on mówi o masońskich podstawach rewolucji. Rzeczywiście rząd tymczasowy, który obalił cara Mikołaja, składał się z masonów. Ten masoński rząd nie wziął się znikąd. Historia rosyjskiej masonerii jest bogata, szczególnie od czasów Aleksandra I. Masoni to tracili, to zyskiwali wpływy i w końcu doprowadzili do rozpadu imperium i utworzyli swój pierwszy rząd. Po abdykacji cara i przejęciu władzy przez rząd tymczasowy, Rosja pozostaje lojalnym koalicjantem Anglii i Francji w wojnie przeciw Niemcom. W tej tak zwanej rewolucji lutowej nie odgrywają poważniejszej roli komuniści bolszewicy Lenina, który sam nadal przebywa w Szwajcarii. W rewolucjach, przewrotach społecznych potrzebne są pieniądze. To się nazywa money intensive. Ktoś musi gdzieś pojechać, zebrać swoich zwolenników, ktoś musi stworzyć jakieś wydawnictwo. Bolszewicy, zdeklarowani wrogowie monarchii i własności prywatnej, w kluczowym momencie otrzymują wsparcie z najmniej spodziewanej strony. Polecenie rządu Rzeszy Niemieckiej numer 7443 dla przedstawicielstwa Deutsche Reichsbanku w Sztokholmie z 2 marca 1917 roku. Niniejszym komunikujemy, że otrzymacie z Finlandii pytania dotyczące wypłat na propagandę pacyfistyczną w Rosji. Wnioski będą kierowały do Was niektóre z niżej wymienionych osób.
Lenin, Zinowiew, Kamieniew, Trocki, Szumenson, Kozłowski, Kołłątaj, Siwers lub Mierkalin. Zgodnie z naszą instrukcją numer 2754 szwedzkie, norweskie i szwajcarskie biura prywatnych banków otworzyły dla tych osób konta.